po już przesądzonym, kopalnia Krupiński w Suszcu do końca stycznia przyszłego roku trafi do spółki restrukturyzacji kopalń. 2,5 tysiąca pracowników ma znaleźć zatrudnienie w pozostałych zakładach JSW lub skorzystać z osłon socjalnych. Przedstawiciele związków zawodowych oskarżają rząd o chęć sprzedaży kopalni niemieckiemu inwestorowi i zapowiadają złożenie wniosku do prokuratury. Decyzja o przekazaniu Krupińskiego do SRK zapadła w poniedziałek. Decyzja ta została podjęta w wyniku dokonanej przez spółkę analizy wskazującej, że KWK Krupiński znajduje się w stanie trwałej nierentowności, a przeanalizowane scenariusze nie wykazują możliwości odzyskania jej w przyszłości. Co istotne, żaden z pracowników tej kopalni nie straci pracy. Będą oni przenoszeni do innych zakładów spółki. Ten komunikat opublikowano we wtorek po południu. Pracownicy o tej decyzji dowiedzieli się we wtorek rano. Spotkała się załoga, przedstawiciele załogi, czyli przodowi brygad ścianowych, przodkowych i innych oddziałów z dozorem, z prezesem Pawlinowem. Myśmy też byli na tym spotkaniu. Prezes ogłosił decyzję. Ogłosił, że to jest decyzja zarządu. Nie chciał przyznać, że to decyzja ministra, aczkolwiek w pewnym momencie powiedział, że pewne sprawy są ponad nim. Kopalnia Krupiński rozpoczęła działalność w 1983 roku. Dziś zatrudnia blisko 2,5 tysiąca osób. Koncesja na wydobywanie węgla w kopalni wygasa w roku 2030. Średnio każdej doby wydobywane jest tu 8700 ton węgla. Problem w tym, że w głównej mierze węgla energetycznego, a więc tańszego na światowych rynkach surowcowych. Choć jak zaznacza Andrzej Józefczyk, rynek węgla wyraźnie ostatnio się ożywił. Ceny węgla w porcie Ara i w Richard Bay RPA cały czas rosną. W ciągu 2 miesięcy o 20%. Ta tendencja jest stała. Związkowcy obawiają się również, że majątek kopalni po tym jak trafi do SRK stanie się łakomym kąskiem dla zagranicznych inwestorów. Pan Markowski, prezes spółki Silesian Coal, jak się wyraził, polskiej spółki z angielską nazwą i niemieckim kapitałem. Ja byłem świadkiem tego, jak mówił to w Zgoniu na spotkaniu z radnymi gminy Orzesze, jednoznacznie stwierdził, że on będzie korzystał w 2018 roku z infrastruktury kopalni Krupińskiej. I wszystko się układa naprawdę w taką logiczną całość. Te podejrzenia jednoznacznie dementuje poseł ziemi Jastrzębskiej Grzegorz Matusiak. Jeżeli chodzi o kopalnię Krupiński, to jeżeli ona trafi do SRK, to nie ma możliwości sprzedaży cokolwiek, infrastruktury czy kopalni, ze względu na to, że przepisy, które obowiązują, uniemożliwiają po przejściu do SRK jakiekolwiek sprzedaż majątku. Poseł Matusiak dodaje, że inwestowanie kapitału również prywatnego w KWK Krupiński jest biznesowo nieopłacalne. Na dzień dzisiejszy to powiem tak, no nie wiem, czym byłoby spowodowane, że byliby zainteresowani kupnem kopalni, gdy wszędzie w Europie, jak widać, cena węgla jest niska i opłacalność tej dziedziny po prostu jest słaba. Związkowcy zapowiadają, że to jeszcze nie koniec batalii o los kopalni Krupiński. Tak nagła decyzja o likwidacji kopalni, że do końca stycznia ta kopalnia praktycznie ma przestać istnieć, obliguje nas do złożenia doniesienia, prawdopodobnie do prokuratury, narażącą niegospodarność, na działanie niezgodne z interesem Skarbu Państwa, na to, że likwiduje się tutaj bezpowrotnie 2200 miejsc pracy. A więcej o dalszych losach kopalni Krupiński w Suszcu dziś w programie Po godzinach.